Sobota 3 czerwca. Witam Was bardzo serdecznie o poranku i pozwólcie, że przeczytam Wam Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszy dzień. Oto Twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. To oczywiście fragment Starego Testamentu z Księgi Zachariasza z 9 rozdziału, a z Nowego Testamentu mamy fragment Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału Skazania na Górze. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I modlitwa na dzisiaj. Pan jest miłosierny, wie o tym moja dusza, ale niemożliwe jest opisanie tego słowami. Jest nieskończenie łagodny i pokorny. Kiedy zaś widzi go moja dusza, przemienia się, staje się miłością do Boga i bliźniego, sama staje się łagodna i pokorna. Dzisiejsze Słowo Boże, fragment Starego Testamentu, myślę, jest nam bardzo dobrze znany, dlatego że jest to proroctwo, które bardzo często przytaczamy w okresie Bożego Narodzenia, które zapowiada nadejście Mesjasza, Zbawiciela, i właśnie zapowiada ono nadejście tego Pana, tego Króla, tego Mesjasza, ale zapowiada nadejście jako łagodnego i pokornego. O tym świadczy chociażby właśnie fakt tego, iż będzie jechał na ośle, a nie na koniach, jak władcy ówczesnego świata, którzy tak naprawdę, nie mając wielkiej siły ani potęgi, szczególnie w kontekście czy w porównaniu do Chrystusa, za wszelką cenę chcą manifestować swoją siłę, swoją wielkość, swoją niesamowitość. Ale taki właśnie był Chrystus, chociaż miał ogromną siłę i moc, nie manifestował tego przesadnie, ale jego słowa i czyny same za niego przemawiały. I tego uczy także w tych słynnych błogosławieństwach swoich uczniów, swoich słuchaczy, bo błogosławieni, a więc szczęśliwi, są ci, którzy są cisi, a więc łagodni i pokorni. Nam ludziom oczywiście nie jest łatwo być pokornymi. Ciężko jest nam czasem tę łagodność czy pokorę okazać i w niej trwać. Ale myślę sobie, że jest to bardzo szczególne wezwanie także w kontekście tego jutrzejszego dnia i święta, a więc święta Trójcy Świętej, i w kontekście tekstu kazalnego, który jutro będzie w naszych kościołach rozważany, fragmentu Księgi proroka Izajasza, jego powołania. I w tym tekście również mamy do czynienia przede wszystkim z opisem chwały, majestatu i wielkości Boga, którego może w swej wizji dostrzec Izajasz. Ale z drugiej strony mamy także reakcję Izajasza. Izajasza, który w pierwszej kolejności czuje swoją słabość i swoją grzeszność wtedy, kiedy właśnie dostrzega tego Pana Boga. I kiedy postąpimy dokładnie tak samo, my, którym tak często właśnie jak tym dawnym władcom wydaje się, że jesteśmy tacy niesamowici, tacy wielcy, że wszystko możemy zrobić sami i nie ma przed nami żadnych ograniczeń i barier, kiedy spojrzymy na trójjedynego Boga, tego, który jest doskonały, który jest wspaniały, który jest wielki, który może wszystko, wtedy uczciwie musimy przyznać, jak jesteśmy mali, jak jesteśmy słabi, jak jesteśmy często bezradni. Musimy uznać Jego wielkość, Jego chwałę. Musimy uznać także i swoją słabość. Ale nie po to, by być może przesadnie się tym dołować czy zamartwiać, ale przede wszystkim po to, by w swoim życiu odkryć wielkość i moc Boga, w którym i przez którego także i my zyskujemy siłę. I niech ten dzisiejszy dzień będzie dla nas wszystkich takim czasem, kiedy właśnie uczciwie i pokornie spojrzymy na swoje siły, na swoje słabości, na swoje braki, swoje niedostatki. Po prostu uczciwie spojrzymy na swoje życie, tak by na tym tle dostrzec wspaniałość, wielkość i niesamowitość naszego Boga, dzięki któremu możemy także spokojnie iść przez życie. Dobrego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia.